przygotowujemy podłoże. Należy zeskrobać lub zeszlifować wszystkie nierówności i posprzątać dokładnie powierzchnię z kurzu i pyłu. Następnie gruntujemy podłoże. Wszelkie większe ubytki wypełniamy zaprawą naprawczą Perfect. Kolejnym krokiem jest oklejenie taśmą malarską odpowiednich miejsc, aby je zabezpieczyć. Przygotowujemy żywicę epoksydową do położenia pierwszej warstwy. System składa się z dwóch składników. Składnika A i składnika B, grunt baza. Składnik B wlewamy do składnika A. Opakowania są już odpowiednio przygotowane, więc nie trzeba odmierzać ani ważyć komponentów. Komponenty dokładnie mieszamy przy użyciu mieszadła do żywic. Należy to robić na wolnych obrotach przez około 3-4 minuty. Gotową żywicę epoksydową wlewamy do kuwety. Do malowania używamy wałków welurowych z krótkim włosiem. Malowanie zaczynamy od rogów i zakamarków przy użyciu małego wałka lub pędzla, ponieważ duży wałek tam się nie sprawdzi. Po odcięciu w rogach, dużym wałkiem, malujemy całą powierzchnię. Należy dobrze rozcierać żywicę, aby warstwa gruntująca równomiernie przykryła podłogę. Opcjonalnie na mokrą żywicę można równomiernie wysypać piasek kwarcowy. Pomalowaną powierzchnię zostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin. Po upłynięciu co najmniej 12 godzin należy usunąć piasek, który nie przykleił się do pierwszej warstwy żywicy. Można to zrobić za pomocą miotły lub odkurzacza, starannie pozbywając się wszelkich luźnych cząstek. Przystępujemy do przygotowania drugiej warstwy żywicy epoksydowej. Przed połączeniem składników warto delikatnie wzruszyć pierwszy składnik A, mieszając go krótko, aby upewnić się,
że wszelkie osady zostały równomiernie rozprowadzone. Aby uzyskać gotową mieszankę, łączymy ze sobą dwa składniki. Do składnika A, wylewka powłoka, wlewamy składnik B, wylewka powłoka. Opakowania są tak przygotowane, że nie ma potrzeby odmierzać ani ważyć komponentów, co ułatwia i przyspiesza cały proces. Po połączeniu składników należy dobrze wymieszać je przy użyciu mieszadła do żywic. Mieszanie powinno odbywać się przez około 3-4 minuty, aby zapewnić równomierne połączenie składników i uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza. Kiedy żywica jest już dobrze wymieszana, dodajemy wybrany pigment. W tym przypadku jest to pigment o kolorze RAL 7040. Pigment należy starannie wymieszać z przygotowaną wcześniej żywicą, aby uzyskać jednolitą barwę. Całość pozostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. Ważne jest, aby w tym czasie nie dotykać ani nie chodzić po pomalowanej powierzchni, aby nie uszkodzić świeżo nałożonej warstwy. Perfekt. Najwyższa jakość mikrocementów i żywic epoksydowych.